Dobry wieczór, witam wszystkich. Nice to be with you again. Miło, że znowu jestem z wami. And hello. So, any questions tonight? Czy dzisiaj są jakieś pytania? Yes, Krishna, Krishna Kirtanas. Kijai. W tym kontekście dzisiejszego, to było rano wcześniej powiedziane. W tym kontekście, co było wcześniej powiedziane, chciałem zapytać, czym jest w takim razie sadhana? So in the context of what was said this morning, I'd like to ask, what is sadhana? Niektórzy mówią, że należy przestrzegać bardzo ścisłej sadhany praktyki. Some people say that it is necessary to follow a strict sadhana, strict practice. Ale w rzeczywistości widać, że niektórzy, jeżeli ktoś mieszka w świątyni albo jest grihastą, ma inne możliwości praktyki tej sadhany. But we see that whether one is lives in a temple or is a grihasta, they have different opportunities to practice this sadhana. I w tym kontekście, czym jest sadhana? So in this context, what is sadhana? Well, sadhana bhakti is defined in Bhakti Rasamrita Sindhu. Sadhana bhakti została zdefiniowana w Bhakti Rasamrita Sindhu. The idea is given something like this. I jakby jej idea jest następująca. If you are going to participate in a fire sacrifice, jeżeli chcesz wziąć udział w, na przykład w ofierze ogniowej, you have to gather some ingredients. Musisz zebrać pewne składniki. Some wood, na przykład trochę drewna. And some other various ingredients that will be put into the fire. Oraz inne składniki, które zostaną później wrzucone do ognia. Gathering wood and other such ingredients is not necessarily a fire sacrifice. Zaś samo zbieranie drewna i innych składników niekoniecznie oznacza ofiarę ogniową. But without that, there is no sacrifice. Ale bez nich nie będzie ofiary. Hmm. So, sadhana bhakti is compared to collecting the various ingredients to participate in and make possible a fire sacrifice, and because the fire sacrifice won't be performed without it, we can say he's making a fire sacrifice when he's going to the woods and gathering some dry wood. Więc możemy powiedzieć, że właśnie sadhana jest przyrównana do takiego zbierania wszystkich składników potrzebnych do ofiary ogniowej i możemy na przykład stwierdzić, że ktoś możemy powiedzieć, że on będzie spełniać ofiarę ogniową poprzez to, że widzimy, że ktoś zbiera suche drewno na ogół. Idzie do lasu po nim. Looks like he's just going to get wood. Doesn't look like he's making a fire sacrifice, because he's gathering the wood for the sacrifice. And you say, where is he going? So he's going to make a fire sacrifice. Ale no, samo to widzimy jedynie, że on chce zebrać drewno na opał, ale mówimy, że, czy widzimy, że w perspektywie, że on będzie spełniać ofiarę ogniową. So, in this sense, bhakti has a physical as well as an emotive component. I w tym sensie możemy powiedzieć, że bhakti ma pewien taki składnik czy element fizyczny, bądź również emocjonalny. So very kind of briefly, then when we do kirtan, when we raise our hands like this in kirtan, we chant, we hear, and so on and so forth, it is said that we are engaging in bhakti with our senses, despite the fact that there may not be any real emotive component of bhava yet in place. Możemy na przykład możemy zobaczyć, że jakby spełniamy bhakti w taki zewnętrzny czy fizyczny sposób, na przykład unosząc ręce czy też intonując, mimo iż jeszcze w sercu może nie być obecny ten emocjonalny element bhawy. It's kind of like
They say in English, imitation of a good thing is a good thing. Tak jak po angielsku mówią, że naśladowanie dobrej rzeczy jest dobrą rzeczą. Eventually, bhava will come fully manifest. This is like then bhakti proper. Ostatecznie, gdy bhava się przejawi, będzie to takie bhakti właściwe. And then there will be also movement of the body, senses, and so forth. But it's generated by bhava. I wówczas również będzie temu towarzyszyć poruszenie się ciała bądź się zmysłów, ale będzie to generowane przez właśnie samą bhavę. So before that, it is bhakti in practice, sadhana bhakti, bhakti performed kind of, as I say, with the senses, even without a heart, so to speak. Not much. Można powiedzieć, że do tego etapu właśnie bhakti spełniane jest właśnie jako sadhana bhakti, które jest to bhakti spełniane za pomocą zmysłów i można powiedzieć w pewnym sensie, mimo iż jest jakby nie jest w nie zaangażowane serce. This is the basic idea of sadhana bhakti. Jest to taka podstawowa jakby idea sadhany bhakti. And there are numerous limbs of the body, like a bhakti. Istnieją oczywiście różne takie członki ciała bhakti. Hearing about Krishna is a limb. Takim na przykład członkiem jest słuchanie o Krishnie. Chanting about Krishna is a limb. Intonowanie o Krishnie. These limbs of bhakti, to participate in them, begin with the limb of Adho Urva Shreya, taking shelter of the Guru, is a limb of bhakti. I również jakby zaczęcie praktykowania tych członków, czy członów bhakti, jest na przykład przyjęcie Guru, to też jest człon bhakti. And any of these limbs of bhakti, if engaged in, can bring us bhava. I jeżeli zaangażujemy się w którykolwiek z tych członków, czy też kończyn bhakti, to każdy z nich może przynieść nam bhavę. One may have inclination more towards hearing, more towards chanting. Ktoś może mieć większą skłonność do słuchania, bądź też do intonowania. So the guru should try to help to guide the disciple towards a limb of bhakti or any combination of them that will help them to become absorbed in the practice. Więc guru powinien tak nakierować ucznia, aby ten mógł zastosować te kończyny bhakti, które pomogą mu bardziej zaabsorbować się praktyką. The important thing to keep in mind, I think, is that there is a goal of sadhana bhakti. Ale należy tutaj, co jest ważne, pamiętać, że istnieje pewien cel sadhana bhakti. And the goal is bhava bhakti. A jej celem jest bhava bhakti. So we want to evaluate our sadhana in terms of the extent to which the measure is bringing us in the direction of bhava bhakti. Zatem powinniśmy ocenić naszą sadhana bhakti do takiego stopnia, w jakim prowadzi nas ona w kierunku bhava bhakti. And you may have to adjust it accordingly. Możesz ją dostosować jakby w odpowiedni sposób do tego. For example, you may be chanting, but you're not able to pay attention. Na przykład możesz intonować, ale nie jesteś w stanie skupić się uwagi. So then you may put down the chanting and pick up a book. Więc możesz wtedy jakby przestać intonować i wziąć do ręki książkę. Or you put down your beads and pick up cartels and just chant. A możesz odłożyć korale i wziąć kartale i po prostu intonować na głos. Japa is a dhyan, it's smaranam, and kirtanam is another limb. So if in smaranam, japa, nam smaranam, you're not finding yourself able to stay awake, for example, then you put it down and you do kirtan.
Więc jakby japa jest też jakby taką kończyną bhakti, jest to dhyana. Jeżeli nie jesteś w stanie intonować japa, możesz przyjąć kartale i robić kirtana, który też jest kolejną kończyną bhakti. I wówczas również możemy powiedzieć, że japa jest smarana, a grajna kartala to jest kirtana. So if we keep the goal in mind, then we'll want to evaluate, gauge, measure the extent to which any particular sadhana is helping me to become absorbed. Więc jeżeli będziemy pamiętać o tym, jaki mamy cel, to jakby określony sposób, w jaki możemy jakby zmierzyć te środki, które możemy zastosować w sadhanie, one będą mogły nam pomóc w pełni tak zaabsorbować się w tą praktykę. And you want to avoid just going through some mechanical kind of process, if you will. I pomoże to również formula. Pomoże to również uniknąć takiego mechanicznego traktowania tego jako procesu, czy jakiegoś wzoru zwyczajnego. You may have a formula that works well, that's fine, but you don't want it to become mechanical. Oczywiście możesz mieć pewien wzorzec, który działa, ale nie powinieneś w tym być mechaniczny, czy też taki bezmyślny. And the heart, the center, the hub of which all these practices go around is a desire to have a relationship with Krishna. Znaczy tym centrum, w którym, tą osią, wokół której wszystko powinno się obracać, to jest pragnienie zadowolenia Krishna. We are Gaudiya Vaishnavas, so we should think, I want to have a relationship with Krishna like the people of Vrindavan. Ponieważ jesteśmy Gaudiya Vaishnavitami, to powinniśmy myśleć w ten sposób, że chcę mieć taką relację z Krishną, jaką mają mieszkańcy Vrindavan. Like the gopis and gopas. Tak jak gopi i gopa, pasterze. This is a general idea. Jest to taka ogólna idea. And that idea, for the most part, is more specifically embodied in our guru. I ta idea, czy ten ideal, jest w taki dość konkretny sposób uosobiona przez naszego guru. This is important because this kind of spiritual ambition, if you will, to serve Krishna in the way that the inhabitants of Vrindavan do, this is very endearing to Krishna. Dlatego, że ta można powiedzieć, taka swego rodzaju ambicja, aby służyć Krishnie w taki sposób, jak czynią to mieszkańcy Vrindavan, ona jest bardzo droga Krishna. There, the gopas and the gopis, their love of Krishna has Krishna completely captured. Ta miłość pastorek gopi, pasterzy do Krishny, ona tak naprawdę w pełni zniewala Krishna. Their love of Krishna is none different from Krishna. Ich miłość do Krishny nie jest różna od Krishna. There's no meaning to Krishna separate from Radha's love for Krishna. Nie ma, sam Krishna oddzielony od miłości Rady do Krishny nie ma znaczenia. So, more than Krishna, our goal is that kind of love. Więc bardziej niż sam Krishna, naszym celem jest właśnie taka miłość. We may think, oh, but I'm not qualified for that. Możemy myśleć, o mój Boże, nie jestem do tego kwalifikowany. I should think, aham brahmasmi. Powinienem myśleć, aham brahmasmi. No. Nie, tak. No. We should think, I'm not qualified for that. Powinniśmy myśleć, nie jestem do tego kwalifikowany. Therefore, I am a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Dlatego jestem zwolennikiem Chaitanya Mahaprabhu. Who is Patit Pavan, friend of the fallen, extending this opportunity to everyone.
który jest Patita Pavana, jest przyjacielem upadłych i on daje tę możliwość każdemu. So this should be our ideal. Więc taki powinien być nasz ideał. If you come into in a shopping mall, jeżeli przychodzimy do galerii handlowej, and then you want to go to room 108. I chcemy udać się do stoiska 108. You come in and there is a map. I wchodzimy do tego centrum handlowego czy galerii i widzimy, że jest tam taka informacja z mapą i legendą. Map says you are here. I jest tam taka informacja, jesteś tutaj. And then you look and see room 108 is up here. I patrzycie i widzicie, w którym miejscu znajduje się stoisko czy dział 108. So you have to know both these things. Więc powinniście wiedzieć obie te rzeczy. You have to know where you want to go. Musisz wiedzieć, dokąd idziesz. At least you have to know I want to go to room 108. Przynajmniej powinieneś wiedzieć, muszę udać się do pokoju pomieszczenia 108. Now where in the room you will go, that's another detail. A innym szczegółem jest to, w którym miejscu tego pomieszczenia się udasz. The detail will become more clear in time. Te szczegóły pojawią się bardziej wyraźnie z czasem. You want to go there as a gopi or as a gopi, for example. Na przykład, czy chcesz udać się tam jako gopi, czy też jako pasterka gopi, czy jako pasterz? Thinking like that, I want to follow those people who Krishna loves so much. Myśląc w ten sposób, że chcę podążać za ludźmi, których Krishna kocha tak bardzo. I want to serve them. Chcę im służyć. I want to serve Krishna like they serve Krishna. Chcę służyć Krysznie tak, jak oni służą Krysznie. This kind of ambition very much will attract Krishna's attention. I tego rodzaju ambicja bardzo mocno przykuje uwagę Kryszny. It is not a selfish desire. To nie jest takie egoistyczne pragnienie. Because this Vrindavan bhakti is the height of selflessness. Dlatego, że to Bhakti z Vrindavan jest takim szczytem bezinteresowności. They have no sense of separateness from Krishna. Oni nie mają takiego poczucia odrębności od Krishna. In Vaikuntha, they have a sense of difference. There is Narayana and there is myself, Om Narayana. Na Vaikunthach istnieje takie wyraźne, odrębne poczucie, że tutaj jest Narayana, a tutaj jestem ja i padam Bogu nam Narayana. There is the object of worship, and there is the worshipper, and there is the worship of Narayana. Jest przedmiot czci, jest czciciel i jest proces czczenia. In Vrindavan, the gap between the worshipper and the worshipped is bridged. W Vrindavan natomiast ta przestrzeń czy przepaść między czcicielem i obiektem czci, ona po prostu nie istnieje. In Vrindavan, the devotees become the worship. They don't do worship. We Vrindavan wielbiciele nie spełniają procesu czczenia, oni są tym czczeniem. And by becoming the worship, they become one with Krishna. I stając się tym czczeniem, stają się jednymi z Krishną. Because love of Krishna and Krishna are one and the same. Ponieważ miłość do Krishna i sam Krishna są jednocześnie jednym i różnym. So the sense of myself, I'm here and God is there, this is missing. Więc nie ma tego poczucia, że ja jestem tutaj, a Bóg jest tam. They feel he's one of us. A oni uważają za Krishna, za jednego z nich. They have no separate sense of self.
nie mają odrębnego poczucia siebie. The difference between Vrindavan and Vaikuntha is the difference between self-sacrifice and self-forgetfulness. Różnica pomiędzy Vaikuntą a Vrindavan jest taka, jak między samopoświęceniem a samozapomnieniem. In self-sacrifice, one will think that I am dutifully sacrificing myself for the cause. W samopoświęceniu ktoś myśli, że ja z obowiązku poświęcam się dla jakiegoś celu. But in self-forgetfulness, a sacrifice is performed, but there is no sense of making the sacrifice. W samozapomnieniu natomiast oczywiście ofiara jest spełniania, ale nie ma tego poczucia ofiary. Let us say an ordinary man is walking down the street. Przypuśćmy, że taki zwykły człowiek idzie sobie ulicą. He sees a fire, smoke coming out of the house. Widzi ogień, pożar, widzi jak dym wydobywa się z budynku. He hears a child crying. Słyszy płacz dziecka. He runs to the house, into the fire, and saves the child. Biega do budynku, łapie, czy bierze to dziecko na ręce i ratuje je z tego pożaru. He doesn't think there is a fire. On nie myśli, że tam jest pożar. There is a child. Że jest dziecko. I should go there. Że powinienem tam pójść. Therefore I will go there. I dlatego tam pójdę. And I will save her. I uratuję je. There's no time for that thought. Nie ma czasu na takie rozmyślanie. Yeah, just his identification with the necessity of the girl he's become one with the daughter, the child. Więc jego, on po prostu utożsamia się z tą koniecznością, czy jakby z tą potrzebą tego małego dziecka, czy tej dziewczynki. There's no calculation involved. Nie ma w tym żadnej kalkulacji. It's spontaneous. To jest spontaniczne. There's no thought involved. Nie ma w tym żadnej myśli. So he runs and he saves the girl. Więc on biegnie po prostu i to małe dziecko, tą małą dziewczynkę ratuje. And the newspapers come. Później pojawiają się wiadomości, później przyjeżdżają dziennikarze. And the television. Telewizja. Man comes. And they say, what were you thinking? I później zadają mu pytanie, o czym pan myślał? You are a great hero. Jest pan wielkim bohaterem. He says, no, I wasn't thinking anything. A on na to odpowiada, nie, ja o niczym nie myślałem. No, I'm just an ordinary person. Ja jestem zwykłą osobą. He speak like that. I on wtedy mówi w ten sposób. He forgot himself. On zapomniał o sobie. So the Vrindavan Bhakti is something like that. Więc Bhakti z Vrindavan jest czymś takim. If you go to Vrindavan and you say, if Narada comes from Vaikuntha or Dwarka, and he comes to Vrindavan, and he says, oh, you are such great devotees. Gdy Narada przybywa z Vaikunt czy z Dwaraki do Vrindavan, mówi, o, to są tacy wspaniali bhaktowie. They pay their obeisance to Narayana, to Narada, offer him worship. Składają mu pokłony, składają Naradzie pokłony i czczą go. They don't agree with him. Yes, you have sacrificed yourselves. Nie zgadzają się z nim, tak, że jesteście największymi bhaktami i poświęcacie się. I have a disciple who took sannyas from me many years ago. Mam ucznia, który przyjął ten sannyasę wiele lat temu. In South India. W południowych Indiach. After he took sannyas, then there was a festival nearby where a big acharya from the Madhva Sampradaya was coming. I on pewnego razu miał pewien na festiwal, podczas którego obok, jakby w okolicy, przyjeżdżał, czy pojawił się taki wielki acharya z Madhva Sampradaya. So my god brother Narasingha Maharaj and I, we sent some young sannyasis to represent our mission, to go and pay respects to the acharya. Więc razem z Narasingha Maharajem wysłaliśmy kilku sannyasinów naszej misji, aby reprezentowali ją właśnie na tym spotkaniu z tym wielkim acharyam. From this other devotional lineage. Z tej innej, można powiedzieć, sukcesji bhakti. So the young sannyasi, he said to me, how should I conduct myself when I go there?
Więc ten młody sannyasin zapytał mnie, jak powinienem się zachowywać, gdy się tam udam. I said, well, you should think that you are standing in front of a man from Vaikuntha. Więc powiedziałem mu, powinieneś jedynie myśleć o tym, że stoisz przed człowiekiem, który przybył z Vaikunty. So he went there. Więc ten sannyasin tam się udał. And many, many people were there. I oczywiście było tam mnóstwo ludzi. They all trying to get the show respect and get some attention from the acharya. Więc próbowali oferować szacunek i jakby zdobyć choć troszeczkę, przykuć choć troszeczkę uwagę tego wielkiego acharyi. So this young sannyasi, he was a good-sized fellow. Więc ten sannyasin był takiego, powiedzmy, słusznego wzrostu, czy słusznych rozmiarów. He was of Afro-American descent. Był to taki typ, był pochodzenia afroamerykańskiego. So he went there and he saw the acharya and he thought, my Guru Maharaj has said, you're in front of a man from Vaikuntha. Więc poszedł zobaczyć się z tym acharyą i pomyślał w międzyczasie, no mój Guru Maharaj powiedział, że masz zachować się tak jak przed człowiekiem z Vaikunty. So he just laid it down, dandavat, full on the ground. Więc on, jakby spotykając, czy widząc go, złożył pełen taki wyprostowany pokłon dandavata przed właśnie tym acharyą. And everything stopped. I wszystko się nagle zatrzymało. Then the Vaikuntha man, all of his attention went there. I cała uwaga tego człowieka z Vaikunty skupiła się właśnie na tym sannyasinie. Everyone got out of the way. Wszyscy zaczęli się przepychać, wszyscy zeszli z drogi. So this is idea of Vrindavan, Vrindavan Bhakti. Więc taka jest idea Bhakti z Vrindavan. The devotees who have Vrindavan as their ideal, they have no pride. Więc bhaktowie, którzy jako ideo mają Vrindavan, w nich ma dumę. They have all respect for Vaikuntha. Mają pełen szacunek dla Vaikunty. And if a Vaikuntha man meets them, then all, he will be amazed. I jeżeli człowiek z Vaikunty spotka ich, to będzie zdumiony. All his attention will go there. Jego cała uwaga skupi się na tej osobie. By this humility of Vrindavan Bhakti. Dzięki tej pokorze Vrindavan, Bhakti z Vrindavan. Mahaprabhu Śrī Caitanya Dev has emphasized this. Mahaprabhu Śrī Caitanya Dev właśnie to podkreśla. This is one of his regulative principles of bhakti. To jest jedna z jego regulujących zasad bhakti. Trinadapi sunicena, torodapi sahishpuna, omanino manadena, kitaniya sabhadri. Four regulative principles. To są cztery regulujące zasady. You have to follow those. I trzeba ich przestrzegać. This is the decorum of the devotee. To jest takie behavioral standards for the devotee. To są takie standardy zachowania bhakti. The grass, it spoke to Chaitanya Mahaprabhu. Why aren't you humble like us? Nawet trawa rosnąca przemawiała do Mahaprabhu. Źbła trawy mówiły do niego, dlaczego nie jesteś taki pokorny jak my? He did not sit down to write this poetry and think, humble like a tree, how the prana in it. On nie zasiadł po prostu do swojej poezji i zaczął zastanawiać się nad właściwymi rymami, jak ułożyć rym do pokornego, jak drzewo i tak dalej. But the natural environment became alive to him. Ale tak naprawdę to naturalne otoczenie, naturalne środowisko stało się dla nim żywe. It spoke to him. I przemawiało do niego. It's speaking to us, but we are not listening. I również przemawia do nas, ale my nie słuchamy. If we do sadhana bhakti properly, the whole world will speak to us. Jeżeli będziemy spełniać sadhana bhakti we właściwy sposób, będzie do nas mówić cały świat. The grass will say, the blades of grass, why are you not humble like us? A źbła trawy będą mówić do nas, dlaczego nie jesteś tak pokorny jak my? The tree will say so loudly, see, you should be tolerant like me. Tolerant, the tree will say. A drzewa będą mówić, dlaczego nie jesteś tak tolerancyjny jak my? Have you seen any grass here? Widzieliście tutaj trawę? Have you
see many trees? Drzewa. Did you think of this poem? Czy myśleliście o tym poemacie? Ever? Kiedykolwiek? When was the last time you saw a tree, you saw grass, and you thought of this? Kiedy ostatni raz widzieliście drzewa i trawy i pomyśleliście o tej strofie? In this is sadhana bhakti. A to jest sadhana bhakti. If you want bhava bhakti. Jeśli chcecie bhava bhakti. Which constitutes so many transformations of the body. Która jakby obejmuje tak wiele różnych przekształceń, transformacji ciała. So much change. Tak wiele zmian. That Vrindavan Swarup is a Swarup of ecstasy, bhava, bhava deha. Dlatego, że ta Swarupa Vrindavan to oznacza bhava deha, czyli takie ciało z bhava. In Vrindavan the clouds, they don't rain, they cry. We Vrindavan chmury nie spuszczają deszczu, one płaczą. All the movement there, anubhav, sattvika bhav, so cały ruch tam to są anubhavy, sattvika bhavy. We say asta sattvika vikara. Vikara means transformation, change. Spiritual life is about changing. Mówimy o duchowości, mówimy tutaj o zmianie. Now our self like ice. Teraz nasza jaźń, czy my sami jesteśmy jak lód. We want to undergo transformation so that we will become like water. Ale musimy przejść transformację, tak abyśmy stali się jak woda. What is the difference between ice and water? Jaka jest różnica pomiędzy lodem a wodą? With ice you can make water cold. Dzięki lodowi możemy schłodzić wodę. What can you do with water? Ale co możemy zrobić z wodą? You can bathe, you can drink, you can make electricity. Możemy kąpać się w niej, możemy ją pić, możemy wytwarzać energię elektryczną. So our utility is not being understood and realized in our present condition. Więc w naszym obecnym stanie nasza użyteczność tak naprawdę nie jest urzeczywistniana. Sadhana is for changing that. Więc sadhana jest właśnie po to, by to zmienić. And in sadhana bhakti, the tipping point. Tipping point. W sadhana bhakti ten jakby punkt zwrotny. Is the straw that broke the camel's back. You put so many pieces of straw on the back of an animal and he can carry it, but at one point if you put one too many he will fall. Więc to jest taka metafora, że jak zbyt dużo umieścimy źdźbeł trawy na grzbiecie wielbłąda, to możemy jeszcze tylko jedno dorzucić i sprawi ono, że to zwierzę się przewróci. In sadhana bhakti, this point Mahaprabhu has described Trinadapi Suni Chena, Dvaradapi Sishna, Namani Namana Dena Kirtaniya Sadhari. Kind of humility. Your body will transform like this. You have to bend like that in order to become so flexible like water that you can enter into the world of consciousness. Jeżeli chcecie wejść w świat swojej świadomości, musicie jakby wykonać tej transformacji. Czyli jakby tym punktem zwrotnym jest tutaj właśnie pokora. Chaitanya Mahaprabhu's devotee, Raghunath Das Goswami, is the prayojan, acharya of Gaudiya Vaishnavism. In the words from him, in his writings, we hear about the highest ideal goal of Gaudiya Vaishnavism in the highest sense. Więc Vidvicha Chaitanya Mahaprabhu Raghunath Das Goswami jest nazywany Prayojana Acharyam, dlatego że on jakby w swoich pismach wyznacza ten cel, który mam osiągnąć. His books like Vilap Kusumanjali were written in, he would enter into the trance of Krishna Lila, come out and write about it and enter in and write something about it. Jego księgi zostały spisane na tej zasadzie, że on jakby
wchodził w wchodził jakby w te rozrywki Kryszny, uczestniczył w nich, później wychodził z tego transu i je spisywał. In Jagannath Puri, he came to live with Chaitanya Mahaprabhu. Zaś w Jagannath Puri przybył, aby razem mieszkać z Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu put him under the care of Swarup Damodar. I Chaitanya Mahaprabhu powierzył go opiece Swarupie Damodarze. So one day he told Swarup Damodar, I want to hear something directly from Chaitanya Mahaprabhu, some instruction. Więc Raghunath Das Goswami pewnego razu poprosił Swarupa Damodara, aby mógł bezpośrednio wysłuchać pewnych instrukcji od Chaitanya Mahaprabhu. So Swarup Damodar said, I will ask Chaitanya Mahaprabhu. Więc Swarup Damodar powiedział, dobrze, zapytam Chaitanya Mahaprabhu. So he told, Chaitanya Mahaprabhu told Swarup Damodar, tell him he does not understand. A Chaitanya Mahaprabhu odpowiedział Swarupie Damodarowi, że powiedz mu, że on nie rozumie, o co chodzi. I put him under your direction, under Swarup Damodar's direction. Why? Ja przecież powierzyłem go twojej opiece. No i dlaczego? To cheat him? Aby go oszukać? To put someone between myself and him? Aby pomiędzy jego a mnie kogoś umieścić? No. Nie. He said. Powiedział. Swarup Damodar knows more than me. Nie, ponieważ Swarup Damodar wie na ten temat więcej ode mnie. What I came here to learn about, Swarup Damodar knows about that. Ponieważ to, co, cel, w jakim tutaj przyszedłem, przybyłem, o tym Swarup Damodar już dawno wie. I am Krishna, but I've come to learn about Radha's prem. Jestem Krishna, ale przybyłem tutaj, aby dowiedzieć się czegoś o premie Radhy. Swarup Damodar is the Lalita Sakhi. He knows that prem of Radha very well. Swarupa Damodar jest Lalitą Sakhi, więc on wie o tej premie, zna ją bardzo dobrze. Nice instruction. Bardzo miła instrukcja. Anyway, after some time, Raghunath Das nonetheless asked again. Could I hear something anyway? Mimo to, po jakimś czasie Raghunath Das z Goswami ponawia swoją prośbę. Czy mógłbym jednak bezpośrednio czegoś wysłuchać od Chaitanya Mahaprabhu? So Chaitanya Mahaprabhu then spoke directly to Raghunath Das. Więc wówczas Chaitanya Mahaprabhu bezpośrednio przemówił do Raghunatha Das. So you think, what high thing would he say to Raghunath Das Goswami? Such a high thing, what would he say? Co taka wzniosła sprawa, co on powie? Co? He is the Prayojana Acharya. On jest Prayojana Acharya, co on powie? Mahaprabhu will speak something directly to him. Mahaprabhu chce coś powiedzieć mu bezpośrednio. What did he say? Co on powiedział? He said this, and he didn't whisper. Powiedział to i nie szeptem. He said very loud. Bardzo głośno. Do not be sunijena. This verse of Chaitanya Mahaprabhu. You should be humble like a blade of grass. This instruction he gave. To instrukcję, to udzielił tego pouczenia, powinieneś być tak pokorny jak ta źdźbło traw. So this is the turning point. Więc to jest punkt zwrotny. If we do our sadhana bhakti, it's like climbing a great high mountain. Jeżeli będziemy robić, spełniać sadhana bhakti w ten sposób, jak wspinaczka na bardzo wysoką górę. No, more than that. If you want to climb a high mountain, then you have to go through so many small mountains first. Ale najpierw, jeżeli chcesz dotrzeć na jakiś ogromny szczyt, to musisz przejść przez jakieś mniejsze wzniesienia. Tak wiele takich mniejszych wzniesień. We are on the flat ground. A my jesteśmy na poziomie zero. You know that when they do the, what do they have it computerized, they check your heart, and go and then it goes flat. So we have a flat screen. To tak jak mamy przy jakby, encefalogram? Elektrokardiograf. Jak mamy elektrokardiograf i jakby widzimy na nim wykres, który
pokazuje bicie serca i w pewnym momencie ten obraz staje, ta linia na obrazie staje się po prostu prosta, płaska. So we're in flatland. Więc my jesteśmy w takim, można powiedzieć, na takiej, na nizinie, czy na tym etapie tej płaskiej linii. Brain is working, but the heart is not working. Mózg pracuje, ale serce nie. Brain is very active. Mózg jest bardzo aktywny. Thinking. Wciąż myśli. But we don't know because we think. Ale my nie wiemy, dlatego że myślimy. If we could stop thinking, we could know something. Gdybyśmy przestali myśleć, moglibyśmy się czegoś dowiedzieć. We could know about ourselves, beginning to know about ourselves. Moglibyśmy zacząć się dowiadywać się czegoś o samych sobie, o samych siebie. We should not think about Krishna consciousness. Not think about it. A nie powinniśmy myśleć o świadomości Kryszny. But if we do, only as much as it will help us to do Krishna consciousness. A to możemy myśleć o świadomości Kryszny tylko do takiego stopnia, w jaki możemy spełniać świadomość Kryszny. It's not about collecting information. To nie jest nic związane ze zbieraniem informacji. It comes in here, this ear. It doesn't go out this ear, but it comes out here. It comes in this ear, then it comes out here. And it never goes here. First it should go here. Then it should come up and go out. That will have power. Często jest tak, że informacja wchodzi jednym uchem, a wychodzi ustami. Albo drugim uchem, a powinna wchodzić najpierw przez ucho i do serca, a dopiero później wychodzić ustami. When it goes in the ear and stays in the head and then comes out, there may be some type of intellectual conversion. Więc oczywiście, jeżeli taka informacja wyjdzie najpierw przez jedno ucho, trochę poprzebywa w mózgu, a później znowu wyjdzie ustami, to oczywiście jest to pewne takie jakby pewne dostrojenie intelektualne. But no transformation, no change of heart. Ale nie nastąpi wtedy przemiana serca. In fact, heart could stay very hard. W rzeczywistości serce może pozostać bardzo twarde. And one may think, just see how many rounds I'm chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Ktoś może pomyśleć, zobacz ile rund Hare Krishna intonuje. Just see how far I'm following the regulative principles. Zobacz jak dobrze przestrzegam zasad regulujących. Is he following? Czy ta osoba też tak za tym podąża? I don't think she's following. Nie wiem, czy ona za tym podąża, czy tego przestrzega. This kind of thing. And there are so many demons. I tego rodzaju rzeczy. I wtedy nagle widzimy tak wiele demonów. Those terrible karmis. Tych strasznych karmitów. We have to get them. Musimy się do nich dorwać. This kind of idea. I wtedy się robią tego typu idee. Rodzą się wtedy tego typu idee. And I'm very sure. A ja jestem wszystkiego. Całkowicie pewien. I'm very convinced. Jestem bardzo przekonany. And I've understood Krishna consciousness. I zrozumiałem świadomość Krishna. This means goes in here, goes out here, comes out here. Never goes here. To znaczy, że przychodzi tędy, wchodzi do głowy, wchodzi ustami i nigdy do serca nie trafia. This is not sadhana bhakti. I to nie jest sadhana bhakti. This is some kind of shadow of that. To można powiedzieć, że jest tylko swego rodzaju cień tej sadhana bhakti. When we do sadhana bhakti, we become more and more unsure. Kiedy będziemy spełniać sadhana bhakti, będziemy coraz mniej pewni. More and more uncertain. Coraz mniej przekonani. No, nie do końca. Because love is filled with uncertainty. Tylko, że miłość jest pewna, pełna niepewności. And its possibilities, they we can't wrap our head around that. Nie możemy naszej głowy owinąć wokół jej możliwości czy potencjału. But it's a very comforting uncertainty. Ale ta niepewność jest taka bardzo ona dodaje otuchy.
I'm reading the book and I'm finding the verse today that's saying something different to me than yesterday, something more. Czytam książkę i czytam jakiś werset, który mówi mi coś więcej. Codziennie dowiaduję się czegoś więcej. Another acharya has commented on the verse in a different way. I hear that. Widzę, że inny acharya skomentował ten werset w inny sposób i ja tego słucham. I find every verse has so many meanings. Odkrywam, że każdy werset ma tak wiele znaczeń. Sanatana Goswami Prabhu, he heard that Chaitanya Mahaprabhu had spoken 64 different explanations of one verse of Bhagavatam. Sanatana Goswami odnotował, że Chaitanya Mahaprabhu skomentował jeden werset z Bhagavatam na 64 sposoby. He was a great scholar, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami był wielkim uczonym. So the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu instructed him over several chapters. Więc przez kilka rozdziałów Chaitanya Charitamrity widzimy, jak Chaitanya Mahaprabhu instruuje Sanatana Goswamiego. Sanatana Siksha of Chaitanya Charitamrita. To Sanatana Siksha z Chaitanya Charitamrity. So after those instructions were finished, po zakończeniu tych pouczeń, some spiritual intellectual curiosity came in Sanatana Goswami. Sanatana Goswami rozwinął taką duchową, intelektualną ciekawość. His scholarly nature. Taką swoją naturę uczonego. That I heard that you were speaking with Sarvabhauma Bhattacharya, and you explained that Atmarama verse in 60 some different ways. Zapytał się, słyszałem o tym, że w rozmowie z Sarvabhauma Bhattacharya wytłumaczyłeś werset Atmarama na 60 kilka sposobów. Could you do that for me and give me those 60 some different explanations of one verse? Czy mógłbyś również mi podać te 64, czy ileś wyjaśnień tego samego wersetu? Chaitanya Mahaprabhu said, I don't remember what I said. A Chaitanya Mahaprabhu na to mówi, no nie wiem, co ja wtedy powiedziałem. Nie pamiętam tego. In some madness I tried to give instruction to Sarvabhauma Bhattacharya. Próbowałem w jakimś akcie szaleństwa podać pewne instrukcje Sarvabhauma Bhattacharya. When in fact he is my guru. Ale to on jest tak naprawdę moim guru. Because of Sarvabhauma Bhattacharya and his instruction, I met Ramana Dharmai. Dlatego, że dzięki Sarvabhauma Bhattacharya spotkałem jego instrukcji, spotkałem Ramana Raya. I had met Swarup Damodara. Spotkałem Swarupa Damodara. Lalita Sakhi. Lalita Sakhi. But without meeting Ramananda Rai, Vishakha Devi. Ale bez spotkania Ramananda Raya, czyli Vishakha Devi. And the help of both of them. I pomocy obu z nich. How can I possibly realize my mission? W jaki sposób mogłem urzeczywistnić moją misję? To understand Radha's love. Polegającą na zrozumieniu miłości Radhy. They are the two closest friends of Radha. To są najbliższe przyjaciółki Radha. Vishakha is born on the same day as Radha. Vishakha urodziła się tego samego dnia co Radha. How similar she is. Jak bardzo przecież jest do niej podobna. And Lalita Sakhi is the greatest advocate of Radha's love. A Lalita Sakhi jest taką największą zwolenniczką czy rzeczniczką miłości Radha. So Chaitanya Mahaprabhu thought like this. In some madness, I gave instruction to Sarvabhauma. Więc Chaitanya Mahaprabhu pomyślał w ten sposób. No w jakimś akcie szaleństwa wyjaśniłem ten werset Sarvabhauma Bhattacharya. Maybe I made some offense. Być może w trakcie tego jeszcze popełniłem jakąś obrazę. And you want me to remember that. A ty chcesz, żebym ja to pamiętał? To repeat that. Abym to powtórzył? I can do that. Ja nie mogę tego zrobić. But I will say something about the Atmarama verse. Ale ja mogę coś powiedzieć o wersecie Atmarama. Then he gives 60 different explanations. Oczywiście podaje 60 innych jeszcze dodatkowych wyjaśnień. So, it is a big subject, love. Więc miłość jest bardzo obszernym tematem. It's full of uncertainty. Jest pełna niepewności. Says this love moves like a snake. Udvala Nilamani stwierdza, że miłość ta porusza się niczym wąż.
Not like this. Nie prosto. Like this. Ale w ten sposób. She loves me. She loves me now. Kocha mnie, nie kocha. She loves me. Kocha, nie kocha. She loves me now. Someone like. Sometimes wife. Do you love me? Czasami żona zapyta męża, czy mnie kochasz? You don't say it. Bo o tym nie mówisz. How do I know? Skąd mam wiedzieć? So there's some uncertainty, but there's some surety, some certainty also. Więc jest ta niepewność, ale również jest też pewność. I'm not leaving this. Ja tego nie zostawię. It's uncertainty of excitement. Jest to taka niepewność podekscytowania. We move in this world for want of love. W tym świecie poruszamy się z braku miłości, z chęci doświadczenia. And when we find love, i kiedy znajdziemy miłość, we rest for one moment. Odpoczywamy na chwilę. And then start moving again. I znowu zaczynamy się poruszać. In a different orbit. Ale już w innej orbicie. Love is not still. Miłość nie jest nieruchoma. The prema of Radha is full. Prema Radhy jest pełna. And always increasing. I zawsze się rozszerza. So this is a very dynamic idea. Więc ta idea jest bardzo dynamiczna. And as we approach the valley of love on the other side of that mountain of sadhana, after going through the foothills and so forth, as we approach the valley of love, then we have some sureness, some certainty and uncertainty at the same time. Więc kiedy przez te wszystkie pagórki docieramy do szczytu i później schodzimy do Doliny Miłości, to towarzyszy nam właśnie to ta jednoczesna pewność i niepewność. Mahaprabhu speaks about being humble like a blade of grass. Mahaprabhu mówi o byciu pokornym, tak jak źdźbło trawy. So he's talking about being flexible. Więc mówi o tym, aby być elastycznym. A little open-minded. Troszeczkę otwartym. Not that I've figured everything out. A nie, że wszystko już zrozumiałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I know the process. I've got it. I know Krishna consciousness. Znam proces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znam świadomość Krishna. Nothing left to do but to beat other people over the head with it. Ale nie mam już więcej nic do zrobienia, ale tylko bić tą świadomością Krishna innych po głowach. Not like that. Nie jest w ten sposób. He's speaking about being flexible. And this verse speaks about nishta, which means being fixed. Więc on mówi o tym, aby być elastycznym, a ten werset mówi o nishtha, czyli o tym, aby być takim umocnionym. It seems contradictory. Więc wydaje się to sprzecznością. How can you be flexible and rigid at the same time? Jak możesz być jednocześnie elastyczny i sztywny? But the nature of the subject is such that it's possible. Ale ponieważ natura tego tematu jest taka, więc jest to rzeczywiście możliwe. In the state when it becomes fixed, I'm not going anywhere else. Więc w takim stanie, gdy ktoś jest umocniony, mówi, nie chcę już iść gdziekolwiek indziej. In this state we have gone through the foothills, like this, and come to the top of the mountain. Na tym etapie przechodzimy przez te wszystkie pośrednie wzniesienia i dochodzimy do szczytu góry. From the flatland. Z tego poziomu niziny. Sadhana is, how you say, like resuscitating the heart. Sadhana to jest tak jak akcja, jak reanimacja serca. Some beat on the screen. To tak jak pojawia się jakieś podczas tej reanimacji uderzenie i na tym NC ten kardio coś tam pojawia się taki pojedynczy impuls. The ice is just melting, just a little bit of melting, a little bit of water coming. Ten lód zaczyna troszeczkę topnieć, troszeczkę z niego zaczyna wypływać wody.
And the journey to the top of the mountain, as I said, we have to go through the foothills. Foothills? I tak jak w tej podróży na wzniesienie, musimy przejść przez takie mniejsze wzniesienia. So our progress is not like this. Więc nasz postęp nie przebiega w taki linearny, prosty sposób. Progress goes like this. And then I'm going down. But I'm going down. I'm going down. I'm going up. So sometimes it may seem like we're going down. Więc postęp polega na tym, że wznosimy się, a potem nieco schodzimy w dół. Później znowu wznosimy, schodzimy w dół. Więc czasem możemy mieć takie wrażenie, że jakby spadamy. But we must hang on to this sadhu sangha. Ale musimy wtedy trzymać się sadhu sangi. And continue our practice as best we can. I kontynuować naszą praktykę najlepiej jak tylko potrafimy. Sometimes you may have to step back from your practice even. Czasem nawet musimy jakby odsunąć się od naszej praktyki. Krishna says in the Gita that you have to be balanced in your eating, your sleeping, and your fun. Krishna mówi, że musisz być zrównoważony w swoim jedzeniu, we śnie i w swojej rozrywce. Some recreation. Rekreacji. It may be required. Być może to, czy nawet jest potrzebna pewna rekreacja. In sadhana bhakti, we have to learn to work with the mind, not against the mind. W sadhana bhakti musimy nauczyć się współpracować z umysłem, a nie działać przeciwko umysłowi. You cannot just fight the mind and win. Nie możemy po prostu walczyć z umysłem i wygrać. By brute force. Poprzez taką brutalną siłę. You have to use intelligence. Musimy używać inteligencji. The mind is going strong in this way. Umysł w bardzo silny sposób idzie w jednym kierunku. To find some way to go in that way, and in the context of going in that way, go towards Krishna. A wy musicie w kontekście poruszania się w tym kierunku, jakby skierować ten umysł w kierunku Krishna. If a student comes to me and says, Guru Maharaj, I would like to go to Lapland. Na przykład przychodzi do mnie uczeń i mówi, Guru Maharaj, chciałbym udać się do Laponii. What do we do there? A ja sobie myślę, co ty w ogóle miałbyś tam robić? So he says, can I go? I on pyta, czy mogę? Then I can feel his heart, I can understand, he's not really asking me. A ja mogę zrozumieć jego serce i tak pomyśleć, on tak naprawdę nie pyta mnie o pozwolenie. He says, I'm going to Laponia. Ale mówi tak naprawdę, że no, jadę do tej Laponii. That's what I hear. To ja wtedy właśnie to słyszę. So, I know, I cannot say no. Więc ja wiem, że nie mogę odmówić. What to do? Co mam zrobić? Can I, should I reject him? Czy powinienem go odrzucić? I cannot do that. Nie mogę tego zrobić. I love him. Kocham go. So, I have to think. Yes, you go to Lapland. Now, what will we do there? Something. When you go there, then you bring some of those, what are they called? Those yellows? Berries? Cloudberries. 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 You bring some cloudberries. It's hard to get them. Więc jeżeli taka uczeń prosi mnie o to, abym o udanie się do Laponii, to ja wtedy zastanawiam się, co zrobić i proszę go to, czy możesz mi przywieźć, jest jakiś określony rodzaj jagód, które można akurat tam zebrać. So, he bring the cloudberries, we offer them to Krishna. I on je przywozi, a my oferujemy je Krishna. So, we have to be a little expert. Więc trzeba być odrobinę takim biegłą osobą. We also have to be a little tolerant of our own tendencies. Musimy być też tacy wyrozumiali wobec naszych własnych skłonności. We have to make a little peace with our conditioned self also. Więc powinniśmy też troszeczkę tak jakby być w harmonii czy jakby spokoju z naszą taką uwarunkowaną jaźnią. Make a truce. Powinniśmy zawrzeć takie zawieszenie broni. And then again, attack. I później znowu zaatakować.
You have to be good, have a good strategy. Musimy mieć dobrą strategię. So this way, going up, going down, up, down. And we reach the top. I w ten sposób, tak właśnie wznosząc się, schodząc w dół, docieramy na szczyt. This is Nishtha. I to jest Nishtha. Then you can see the valley of the heartland. Wówczas widzicie tą dolinę ziemi serca. There's no brain there. Tam nie ma mózgu. Brain dead. Mózg nie żyje. No calculation. Nie ma żadnej kalkulacji. They are not thinking, Krishna is God, I should love him. Nie ma tego myślenia, że Krishna jest Bogiem i ja powinienem go kochać. They don't think like that at all. Oni wcale tak nie myślą. Brain dead bhakti. To jest taka bezmózgowa bhakti. Only heart. Tylko serce. Heart is guiding entirely. Całkowicie serce prowadzi w pełen sposób. Now you're at the top of the mountain, you can see into the valley. Teraz jesteś na szczycie tej góry i widzisz całą dolinę. It's a whole different world. You're coming from a thought world. You're going to the heartland. To jest zupełnie inny świat. Przychodzisz ze świata myśli, a widzisz świat serca, czy ziemię serca. Somebody from that heartland came here. Ktoś z tej ziemi serca przybył tutaj. Or that heartland came to somebody here. Albo ta ziemia serca przyszła do czyjegoś serca. And that sadhana siddha is teaching us about that. Right? I ten sadhana siddha uczy nas o tym. He or she speaks two languages. On bądź ona mówi dwoma językami. The language of reason. Językiem rozumu. And language of love. I językiem miłości. He tries to translate the language of love into the language of reason. Próbuje przetłumaczyć język miłości na język rozumu. In the brain world. W świecie mózgu. The thought world. W świecie myśli. The kingdom of thoughts and things. W królestwie rzeczy, w królestwie myśli i rzeczy. And from him gradually we learn the language of love. I od tej osoby stopniowo uczymy się języka miłości. We learn we have to change. Dowiadujemy się tego, że musimy się zmienić. And we have to change a lot. I musimy zmienić się diametralnie. So when we get to the top of that mountain, then we can see the other side. We can see the valley of love. Więc kiedy docieramy do tego szczytu, tej góry, widzimy jej drugą stronę, widzimy tą dolinę miłości. We've learned to think about it in such a way that our thinking fuels our heavy lifting for going there. Nauczyliśmy się myśleć o niej w taki sposób, że pozwala nam ono jakby wyrobiło nam ono odpowiednie muskuły, abyśmy się tam mogli udać. So at the top, then thinking is at its best. Więc na tym szczycie myślenie jest w swoim takim, można powiedzieć, szczycie rozwoju. We're almost ready to retire it. I jesteśmy niemalże gotowi, aby zupełnie zrezygnować z niego. It's reached its utilization. Myślenie osiągnęło taki swój szczyt użyteczności. And we will think, I am not going back down ever. I wtedy będziemy myśleć, że już więcej nie wracam tam na dół, nigdy. About this I am certain. I tego jestem już pewien. I'm going into the valley of love. I wchodzę teraz do doliny miłości. But still I'm going downhill a little careful. Ale schodzę oczywiście troszkę tak ostrożnie. And Ruchi is coming. I przychodzi etap Ruchi. And the medicine of sadhana has become food. I teraz na tym etapie lekarstwo sadhana staje się pożywieniem. I can find my way naturally. Mogę znaleźć moją drogę w naturalny sposób. I can see where I'm going. Widzę, dokąd zmierzam. And then I become attached to going there. I następnie
przywiązuje się do tej drogi, do tej podróży. Then I run there. I wtedy zaczynam tam biec. And then what was medicine, like I said this morning, that became food in the higher stages of sadhana bhakti, now has become an intoxicant, a liquor. I tak jak już wcześniej, jak już rano wspomniałem, to co stało się, to co było pokarmem, a później stało się lekarstwem na wyższych stadiach sadhana bhakti, teraz staje się środkiem odurzającym, niczym jak alkohol czy wódka. You become brain dead, intoxicated. I stajesz się takim bezmózgowym, odurzonym osobnikiem. So we have to think a little bit about sadhana bhakti like that. Więc powinniśmy myśleć o sadhana bhakti właśnie w ten sposób. And how we approach that, not that one size does not fit all. I jak powinniśmy do tego podejść? Nie w ten sposób, że jeden rozmiar jest dobry dla wszystkich. Guru may say, everyone do this. Oczywiście guru może powiedzieć, że każdy robi to. And give some formula. I dać pewien, wzorzec. Especially if he has many disciples. Oczywiście, zwłaszcza jeśli ma wiele uczniów. But they should be thinking disciples. Ale ci uczniowie muszą być myślący. And understand the spirit and the ideal of sadhana. I powinni zrozumieć ducha i ideał sadhany. What is it meant to accomplish? Co ona ma osiągnąć? What is the nature of bhakti? Jaka jest natura bhakti? The practice should be informed by sambandha gyan. I jakby praktyka powinna być oświecona sambandha gyanam. And by sadhu sangha. I również wsparta przez sadhu sangha. By someone who can spiritually reason about the import of scripture. Przez kogoś, kto potrafi w duchowy sposób rozumować na temat znaczeń z tekstów z Pism Świętych. And bring it to life for us. I ożywić je to life. To life. I jakby nadać im życie jakby przed nami. And so there will be some differences for someone who lives as a monastic in ashram and someone who lives as a householder outside. Some differences. This is what you're asking about. I oczywiście będą pewne różnice dla na przykład mnichów, którzy żyją w ashramie i dla osób, które mają rodziny. I to jest właśnie to jakby ten temat, o który tutaj pytałeś. For example, householder will chant more japa than the monastic. Na przykład grihasta będzie intonować więcej rund niż mnich. Because the monastic is too busy doing everything guru is saying. Go here, go there. Dlatego, że mnich jest zbyt zajęty robieniem wszystkiego, co każe mu zrobić guru, który mówi idź tu, idź tam, przestań intonować. But the household has a little more time. Ale osoba żyjąca w domu ma trochę więcej czasu. And with the time, the householder then she makes some money too. I oczywiście oprócz tego, że ma czas, czy jakby w tym czasie również też zarabia pieniądze. The householder, he and she, they have some comfort zone, like a monastic has a certain comfort zone. I tak jak mnich, tak podobnie osoby żyjące w rodzinie, on czy ona, mają taką pewną strefę bezpieczeństwa. Czyli different psychologies. I to są takie, to są różne jakby mentalności. So the sadhana has to address the different psychologies. Więc sadhana musi również być dostosowana do różnego rodzaju mentalności czy psychiki. We have to put ourselves in a position where we feel enough materially whole that we can actually practice. If we don't feel enough whole, we'll be too distracted by our material necessities. Musimy usytuować się w takiej pozycji, w której będziemy odczuwać
na tyle materialną pełnię, abyśmy mogli spokojnie dalej praktykować. Jeżeli nie będziemy, w przeciwnym razie będziemy zbyt rozproszeni, aby dalej móc robić postęp. I będzie to oczywiście różne dla w przypadku różnych osób. Like our host here. Tak jak tutaj nasz gospodarz. Has a big necessity. Ma taką, no, ma duże potrzeby. We may have small necessity. A my możemy mieć mniejsze potrzeby. But how one practices from there, that is what is important. Ale to, jak ktoś praktykuje, to jest jakby z tego punktu, w którym się znajduje, to jest bardzo ważne. Householder needs some money. Więc osoba żyjąca w rodzinie potrzebuje trochę pieniędzy. The monastic does not need any money for himself. A mnich nie potrzebuje dla siebie żadnych pieniędzy. So the householder can make as much money as he needs, as much money as she spend as much, and she can spend as much money as she likes in order to reach the comfort zone. Więc aby osiągnąć tą taką strefę bezpieczeństwa, czy takiego poczucia wygody, to osoba, która żyje w rodzinie, może zarabiać jak tyle pieniędzy, ile jej potrzeba właśnie, żeby jakby ten poziom osiągnąć i wydawać tyle pieniędzy, żeby ten poziom osiągnąć. But they are not materialists. Ale to nie są materialiści. So there's some limit. Więc istnieje pewna granica. They have to be honest. Muszą być uczciwi. What are my necessities upon which having I will feel whole enough materially that I can give my energy for spiritual practice. Muszą być uczciwi wobec siebie i jakby określić to, te swoje potrzeby, które wystarczą im do takiego poczucia materialnej pełni i pozwoli im to robić, jakby zająć się życiem duchowym. If you want to jump up and touch the stars, jeżeli chcesz skoczyć i dotknąć się gwiazd, you don't want to start by standing on one leg. Nie chcesz stać, nie będziesz stać na jednej nodze. You want to have both feet on the ground. Musisz mieć obie stopy, obie nogi na ziemi. Then you can jump higher. I wówczas możesz skoczyć wyżej. Something like that. To jest coś w tym rodzaju. That will be different for different people. To będzie różnić się różnych osób. And we trust our students. A my ufamy naszym uczniom. We trust their sincere. Wierzymy, czy ufamy w to, że są szczerzy. So we don't decide it for them. I nie decydujemy o tym za nich. If they want some help, we can give some advice. I oczywiście, jeżeli potrzebują jakiejś pomocy, to możemy dać im pewną radę. Disciple should trust the guru, and guru should trust the disciple. Uczeń powinien ufać guru, i zaś guru powinien ufać uczniowi. You love me, and I love you. Jeżeli mnie kochasz, to ja kocham ciebie. No problem. Nie ma wtedy problemu. So when the householder finds that comfort level. Więc jeżeli ta osoba żyjąca w rodzinie znajduje ten taki poziom wygody and while pursuing that, i jakby dążąc do niego, they have some, we call in English, disposable. Więc jeżeli ma pewne takie środki, które może wydać, this income they use for Krishna consciousness. Więc te środki, które może wydać, używa na świadomość Krishny. This is their fun. To jest ich, można powiedzieć, to jest ich zabawa, czy to jest ich rozrywka. Na to przeznaczają pieniądze. Like you work hard, you get some money, you get the thing you need, and then have some fun. I tak jak ciężko zarabiasz pieniądze, myślisz, że będą ci do czegoś potrzebne, i później cieszysz się nimi. So to live for this, to live for the service to the Vaishnavas, for Krishna consciousness, its development, and so forth. They give money for that. Więc nie żyją w tym celu. Chcą jakby dać pieniądze Vaishnavom na rozwój świadomości Krishna. Oni żyją w tym celu. And wherever you spend that money, your mind goes there. A mówi się, że możemy powiedzieć, że gdzie na cokolwiek wydajesz pieniądze, to tam udaje się twój umysł. That's practical. To jest praktyczne. But you don't go there and go, how are they spending my money? Ale nie idziesz tam i nie pytasz się, jak oni wydają moje pieniądze.
Brumaraj, I gave some money and I'm wondering how you're spending it here. Brumaraj, ja dałem jakieś pieniądze i teraz zastanawiam się, jak ty je wydajesz. Some disciples, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, some sannyasis, they found that one of the administrators, the principal administrator of the mission, was a householder, that some of the money that the sannyasis were collecting and giving to the administrator was sending home Mam taki przypadek, że sannyasini z uczniowie Bhaktisiddhanta Saraswatiego, którzy byli takimi zarządzającymi, oni, czyli zbierali fundusze, zauważyli, że jedna z takich osób, która zajmowała się administracją i miała rodzinę, że część tych pieniędzy, które zbierali ci sannyasini, przeznaczała na swoją rodzinę. So they got together and they appointed amongst themselves Sridhar Maharaj to approach Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and make their complaint. Więc oni wyłonili ze swojego grona jedną osobę, był to Sridhar Maharaj, i on chcieli, żeby udał się do Bhaktisiddhanty, aby poskarżyć się na to. So with some apprehension he approached Guru Maharaj and said, this is happening and so forth. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, you sannyasis, you have nothing to do with money, only to collect money. That's all. Więc Bhaktisiddhanta Saraswati, oczywiście Maharaj poszedł tam z takim dosyć mieszanym uczuciem i powiedział mu o tym, natomiast Bhaktisiddhanta Saraswati powiedział, wy sannyasini jedynie zbieracie pieniądze, a nie powinno was interesować, co się z nimi dalej dzieje. Then he said, I will throw money into the Ganges to spread Krishna consciousness. Wyrzuciłbym pieniądze do Gangesu, jeżeli tylko mógłbym dzięki temu szerzyć świadomość Krishna. So that one household of devotee was organizing and doing so many things to help the mission. Więc ten określony bhakta, który był głową rodziny, robił tak wiele rzeczy, aby rozprzestrzeniać misję. If some of that money went to, you know, towards his family, the good that was being done for the mission was greater. Więc mimo iż może część pieniędzy przeznaczona była na utrzymanie jego rodziny, to większość, to jakby to, że pomógł, jego pomoc dla misji była znacznie większa. So if you're going to give, then you just give. Więc jeżeli chcesz dać, to po prostu daj. That is the idea. O to chodzi. Not to follow it and see how things bend and then we don't want it. A nie, że jakby dając, chcesz sprawdzić co do grosza, jak wydawane są pieniądze. So in this way there should be a relationship between the householders and the monastics. Więc w ten sposób taka powinna być relacja pomiędzy osobami żyjącymi w rodzinach a mnichami, czy mieszkami. Each has different psychology, so they should not impose their own what's expected of them and their standards on the other. Więc każda z tych grup ma jakby określony typ mentalności, więc nie powinny te grupy jakby wzajemnie narzucać sobie pewnych oczekiwań co do siebie. But otherwise the sadhana for both is the same. Ale poza tym sadhana dla tych obu grup jest taka sama. In sadhana bhakti we are concerned with sharanagati. W sadhana bhakti jesteśmy zainteresowani czy skupieni na sharanagati. As we said earlier, sharanagati is the stage on which the drama of Krishna bhakti will be performed. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, sharanagati to jest scena spektaklu, na której to jest scena, na której będzie rozgrywać się spektakl bhakti, rozrywek Krishna. So sadhana bhakti is about building that stage in the heart, so that the drama of Krishna Lila will come there and hear there soon. Więc, in a theater near you. Więc sadhana bhakti polega na tym, aby właśnie w sercu zbudować tą scenę, która pozwoli rozgrywać się spektaklowi rozrywek Krishna. When the stage is erected, then you can say, you can invite people, say, soon the drama is coming here. Więc kiedy już ta nearby.
Kiedy już ta scena zostanie wzniesiona, możemy zaprosić ludzi i powiedzieć, no zaraz ten spektakl będzie miał miejsce, zaraz sztuka się rozpocznie. We know the goal to participate in that drama. We know where to go and we know where we are. Znamy cel, czyli jakby celem jest uczestniczenie w tym spektaklu i wiemy też w jakim miejscu się znajdujemy. And where we are is we need to establish this stage of Sharanagati. We need to become a Sharanagata, surrendered person. A to, gdzie jesteśmy, to jest ten punkt, w którym potrzebujemy wznieść tą scenę Sharanagati i dlatego musimy być stać się takimi bhaktami podporządkowanymi Sharanagatami. And the swarup lakshan, the principal characteristic of Sharanagati is the gopritve varanam tata, the sense that Krishna is maintaining me. A taką centralną ideą Sharanagati jest poczucie, że Krishna mnie utrzymuje. So it's a sense of being maintained. Więc jest to poczucie, że jesteśmy utrzymywani. This has to be cultivated. I to należy kultywować. Even a householder who is maintaining his family has to cultivate this idea that Krishna is maintaining me. Nawet osoba, nawet głowa rodziny, która utrzymuje ją, powinna również rozwijać tę świadomość, że Krishna mnie utrzymuje. So he gives the disposable fun money for admission. Więc wówczas jest w stanie te fundusze, którymi może dysponować, może przeznaczać je na misję. And he does hearing and chanting and so forth. I oczywiście spełnia również słuchanie, intonowanie i tak dalej. And the monastic, he has no money, so he's always busy. He's like the legs, and the householder like the stomach. Więc mnich jest. Jego życie jest ciągle pełne zajęć. Można powiedzieć, że można go przyrównać że do takiego jakby ciała. Można przyrównać jego działanie do nóg, zaś działanie osoby w rodzinie do żołądka. So, these are some thoughts about Sadhana Bhakti. Więc to są takie pewne jakby refleksje na temat Sadhana Bhakti. Does that help? Czy to ci pomogło? It's a big topic. To jest taki dosyć obszerny temat. And so I don't speak about it as like a formula. One does this, one does that. Więc nie mówię o tym jakby w kategoriach pewnej formuły, że jedna osoba musi robić to, a druga tamto. If I talk about it in a way that makes you a little uncomfortable. Gdybym mówił o niej w sposób, który mógłby jakby poprzez który mógłbyś poczuć się nieswojo. That may be good. Być może to byłoby dobre. Because we might think we understand completely. Dlatego, że mógłbyś pomyśleć, że zrozumiałeś się w pełni. Okay. So, what's the time now? Którą mamy godzinę? Co 10 osób. 10:08. Okay, so we have one question, long talk. Więc jedno pytanie i długi wykład. It's hard to do this, you know, the two languages. Bardzo trudno zrobić, gdy mamy jeszcze kwestię tłumaczenia. I hope I'm able to be helpful to everybody in some way. Mam nadzieję, że mógłbym pomóc wszystkim w jakiś sposób. And I have, you know, a lot of thoughts about all these things. Mam mnóstwo myśli na ten temat. I'm very fascinated by all of this, so. Jestem tym bardzo zafascynowany. So sometimes I get a little lost in talking about it. Więc czasem zatracam się w mówieniu o tym. And often some ideas they come when I'm talking that I never had before also. I czasem pojawiają się pewne myśli czy idee, których nigdy wcześniej nie miałam. So I thank you for that. Więc za to wam dziękuję. So you're helping me by your questions. Więc pomagacie mi, czy pomagasz mi swoimi pytaniami. Bodhayantas parasparam tushyantichayam tucha. It's mutual. The students and the guru, they are one. Więc to jest wzajemne. Uczniowie i guru są jedne. And different. I różne. At the same time. Jednocześnie. So,
What else? Anything else? Short comment? No. Czy coś jeszcze? Jakiś? Time for pizza now. Right? Yes. Teraz mamy czas na pizzę. You want to maybe short answer. Być może. We can say that when you are more advanced, you are more humble. Yes? Yes. It goes together. So can we measure our advancement, or is it important to observe ourselves and how we are making some progress in our spiritual life? Yeah. That's important. Więc z tego, co Pan dzisiaj powiedział, możemy skonfrontować, że im bardziej jesteśmy zaawansowani, tym bardziej duchowni. Natomiast z drugiej strony, czy my możemy w jakiś sposób zmierzyć nasz postęp duchowy, czy w ogóle jest to istotne, żebyśmy widzieli, czy czynimy jakiś postęp duchowy? Basically, the devotees mostly are in a stage of anishta bhajana kriya. Their practice is unsteady. Czy jakby zasadniczo większość bhaktów jest w tym stanie anishta bhajana kriya, że ich praktyka nie jest stała. So brahm is bhava and here is here and brahm is here and nishta is, well, here. Anishta is here. We are somewhere like here. To mamy premę, bhavę, nishtha, my jesteśmy tutaj. So this nishtha you make as an interim goal. Więc możemy uczynić ten etap nishtha jako taki etap czy cel pośredni. So these principles of Chaitanya Mahaprabhu, humility, tolerance and so forth, they should very much be cultivated. Więc aby go osiągnąć, należy kultywować poważnie te zasady, które wyłożył się Chaitanya Mahaprabhu, takie jak tolerancję i pokorę. And we should always try to have good association with advanced devotees. I zawsze powinniśmy próbować mieć towarzystwo zaawansowanych wielbicieli. And with their help, then we can measure and gauge our progress. I wówczas z ich pomocą możemy ocenić, zmierzyć nasz własny postęp. But I'm afraid if I was to continue, it would be a long answer. Ale obawiam się, że jak zacznę kontynuować, to będzie to długa odpowiedź. So but yes, we should try to measure and see how we're making progress. Więc tak powinniśmy jakby mierzyć i patrzeć, w jaki sposób czynimy postęp. So, alright, we'll stop there. We'll come together in the morning again. You won't be here in the morning. Your husband will be here, right? Yeah. Okay. Well, I'll see you tomorrow night. Or just a little bit of God. Go to pay one. Thank you.